Rokrocznie, kiedy przychodzi jesień, kiedy kończy się lato, w taki szczególny sposób moje myśli, w moich myślach przypominam sobie słowa, które zapisał prorok Jeremiasz, wykorzystując właśnie ten obraz lata, zbiorów, żniw. Bo ten obraz również wykorzystał Pan Jezus, gdy nauczał ludzi. 8 rozdział proroctwa Jeremiasza. I tam werset 20. Tylko na myśl wersetu 20 chcę zwrócić uwagę. Może od 18, żebyśmy taki szerszy kontekst mieli. Ogarnia mnie troska. Moje serce jest chore. Oto słuchaj. Żałosny krzyk córki mojego ludu dochodzi z dalekiego kraju. Czy nie ma Pana na Syjonie? Czy nie ma w nim Jego Króla? Dlaczego drażnili mnie swoimi posągami, nicościami cudzoziemskimi? Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a my nie jesteśmy wybawieni. To jest bardzo refleksyjne zdanie. Osobiście, nie wiem jak wy, ale osobiście bardzo refleksyjnie nastraja mnie każdy zachód słońca, zbliżający się wieczór, każda jesień. Kolorowa, bardziej czy mniej. Obraz żniw Pan Jezus wykorzystał również, przemawiając do ludzi, mówiąc o zbawieniu. I prorok Jeremiasz również wyraża swoją troskę, swój ból, gdy patrzy na stan swojego ludu w tym czasie, kiedy on żył. Słyszy żałosny krzyk. Co my słyszymy dzisiaj, jeśli nadstawimy ucho na lewo, na prawo? Jakie głosy przychodzą do naszych uszu dzisiaj? Jak na nie reagujemy? I prorok stawia retoryczne pytania. Czy nie ma Pana na Syjonie? Czy nie ma w nim Jego Króla? Czy te pytania straciły swój sens? Czy one dzisiaj brzmieć powinny z taką samą mocą, z taką samą siłą, z taką samą troską? Ale najbardziej smutne jest to ostatnie zdanie. Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a my... Nie chcę dokończyć tych słów. Dzisiejsze nasze studium zatytułowałem Chrześcijanin na 99%. I myślę, że już ten temat dla was jest dostatecznie czytelny i wybiegacie w przód, o czym postaram się dzisiaj powiedzieć. Nie będzie to może jakieś studium odkrywcze, nie będzie może nic nowego, może za wyjątkiem dla tych, dla których Biblia jest rzeczą nową, którzy sięgają po raz pierwszy do Biblii. Wtedy wszystko jest nowe. Ale dla ludzi, którzy Biblię studiują wiele lat,
Będzie to tylko przypomnienie i położenie akcentu i zwrócenie uwagi na pewne niebezpieczeństwa, również wynikające z wieloletniego studiowania Biblii. Moi drodzy, chrześcijanin na 99%. O, bardzo dużo, czyż nie? To znacznie więcej niż na 50%. Ale czy można być chrześcijaninem na 99%? To prawie tyle, ile jest katolików. Tak, więc spójrzmy na pewne rzeczy bliżej. Czytając Biblię, jeszcze taką jedną ogólną rzecz powiem. Czytając Biblię, znajdujemy tam przekaz Bożej prawdy, Bożej nauki, a przekaz ten jest wyrażany trzema sposobami. Jest pierwszy, najłatwiejszy sposób, to jest nauka wprost. To jest powiedzenie, co masz zrobić, czego unikać. To są słowa, które potrafią zrozumieć bez komentarza najmniejsze dzieci, gdy tylko zaczynają już stawiać pytania i poznawać świat. Miłujcie się. Bądźcie dobrzy. Bądźcie cierpliwi. Czy te słowa wymagają komentarza? Nie, one są na wprost. To są przykazania Boże. Jest też drugi sposób, w jaki Pan Bóg przekazuje naukę. To jest historia. Życiorysy, zdarzenia, lekcje wypływające z życiorysów, prawda? Wnioski, jakie wyciągamy z pewnych historii, które czytamy, z przykładów. W Piśmie Świętym jest wiele życiorysów ludzi, których możemy nazwać przykładami do naśladowania, jak również wiele życiorysów ludzi, których można nazwać przykładami ostrzegawczymi. Uważajcie, nie bądźcie jak Judasz, Bileam, Saul. Tu możemy wiele również postaci przywołać. Trzeci sposób, przez który Pan Bóg przekazuje prawdę w Piśmie Świętym, to symbole, proroctwa, przypowieści, obrazy. Czy łatwo je rozumieć? Nie zawsze. One wymagają wykładu. Któregoś dnia uczniowie trochę byli niezadowoleni z tego powodu, że Pan Jezus w przypowieściach mówi i postawili mu wprost, dlaczego Panie w przypowieściach mówisz? Nie rozumiemy, mamy się domyślać, nie wiemy, czy się dobrze domyślimy, czy dobrze zrozumiemy. Mów do nas wprost. A więc przypowieści, obrazy, symbole, to jest coś, co wymaga komentarza. Ja dzisiaj chcę skorzystać z tych dwóch pierwszych, łatwych sposobów przekazu, mianowicie z nauki wprost, jak również z pewnych życiorysów. I w związku z tym odczytamy kilka fragmentów, a przede wszystkim dwa fragmenty z Ewangelii, dwa zdarzenia, które są nam dobrze znane, ale spróbujemy im się po raz kolejny jeszcze troszkę bardziej szczegółowo przyjrzeć. Ewangelia Łukasza, rozdział 10. Ewangelia Łukasza, rozdział 10. I tam fragment od 25 do 28 wersetu. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go, Pana Jezusa, na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego?
On zaś, Jezus, rzekł do niego, co napisano w prawie? Jak czytasz? Pan Jezus miał ciekawą metodę konwersacji. Często pytających również pytał. A ten uczony w zakonie, uczony człowiek, zadowolony z siebie, rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc Jezus, dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. Znamy przebieg dalej odpowiedzi Jezusa i dalszej rozmowy, ale dzisiaj zatrzymamy się tylko na tym fragmencie i zwrócić chcę uwagę, moi drodzy, z tego fragmentu, z tego opisu na dwie myśli. Po pierwsze, to są te dwa pytania Pana Jezusa. Co jest napisane w prawie i jak czytasz? Jak czytasz? No jak możemy czytać? Płynnie, jąkając się? To nie chodzi o płynność czytania, o taką dykcję, sposób. Jak czytasz? Inaczej, jak rozumiesz to, co czytasz? Czy czytasz ze zrozumieniem? Jak czytasz? Bardzo ważna rzecz. Siostro i bracie, jak ty czytasz to, co czytasz? Ale interesująca jest odpowiedź tego uczonego w piśmie, bo odpowiedział poprawnie. Pan Jezus powiedział, dobrze powiedziałeś. I tu chcę zaakcentować to przykazanie, to prawo miłości, które określa przymiotnikiem całym. Będziesz miłował Pana Boga Twego 95%, mało, 99% sercem. Będziesz go miłował 99% swojej duszy, myśli? No przecież 1% to tak niewiele. Taki brak niewielki. Inni mają większe braki. Nie. Z całego serca, z całej duszy, z całej myśli i z całej siły swojej. Czy wiecie, że miłość wymaga wysiłku? Wiecie. Ja często mówię, że gdy małe dziecko pytamy, jak kochasz mamusię czy tatusia, to ono nie odpowiada buzią. Właśnie pokazujecie ten gest. Ono rękami pokazuje, tak aż czerwone z wysiłku. Angażuje w to siłę swoją. To jest dziecięca odpowiedź, prawdziwie dziecięca odpowiedź. Ale każdy z tych elementów, ten uczony w zakonie wiedział, że to już Pan Bóg wypowiedział przez Mojżesza. To zostało zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej. Sięgnijmy, przypomnijmy sobie te słowa, otwórzmy 5 Księgę Mojżeszową, rozdział 4. 5 Księga Mojżeszowa, rozdział 4 i tam werset 20. Przepraszam. Rozdział
szósty, werset piąty. Rozdział szósty, werset piąty. Będziesz tedy miłował Pana Boga swego z całego serca swojej, z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Tu znajdujemy trzy elementy. Tamten uczony w piśmie jeszcze dodał z całej myśli swojej, prawda? Nie jest to błąd. Pan Jezus ocenił to jako rzecz bardzo dobrą. Z całości, moi drodzy, całym sercem, całą duszą i całą siłą. W czwartym rozdziale tej piątej Księgi Mojżeszowej, którą mamy otwarty, karteczkę wcześniej, werset 29, Bóg mówi, będziecie tam szukać Pana swego Boga, znajdziesz Go, jeśli będziesz Go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą. Dzisiaj również są ludzie poszukujący Boga, poszukujący prawdy. Są tacy. I niektórzy zadowalają się różnymi rzeczami, które po drodze znajdują. Ale wiecie, niektórzy zadowalają się częściowo, znaleźli prawdę i im wystarcza ta część prawdy. Ale zaryzykuję pewne stwierdzenie, myślę, że podzielicie moje zdanie, że człowiek, który nie szuka całym sercem prawdy, nie znajduje całej prawdy. Całą prawdę znajduje człowiek, który szuka całym sercem. To nie chodzi o twoją deklarację. Bo deklarować możemy piękne rzeczy, znamy piękne deklaracje. Ty wiesz, czy szukasz Boga całym sercem. Ty wiesz, czy kochasz Boga całym sercem. Ty wiesz. Kiedyś ktoś napisał bardzo barwnie, szukałem, próbowałem to znaleźć, nie umiem. Streszczę to, może troszkę nieudolnie, ale jest to pewne świadectwo, poezją napisane pewnego człowieka, który żyjąc bez Boga stosował zasadę myśl o sobie, wszystko dla siebie, nic dla ciebie. Ale gdy Bóg zaczął przemawiać do niego i doświadczał miłości, w pewnym momencie zmienił swoje zdanie, mówi: większość dla siebie, trochę dla ciebie. Ale im bardziej poznawał Boga, tym bardziej szedł w tym rozwoju i potem doszedł już do takiego stopnia, mówi, pół dla ciebie, pół dla mnie. Ale Pan Bóg nadal działał na jego serce zmiękczone. Mówi, o teraz sobie troszkę, tobie więcej. Ale gdy zrozumiał, że Bóg dał nam wszystko, zrozumiał również, że wszystko dla ciebie, nic dla siebie. Znajdziecie mnie, jeśli szukać mnie będziecie znów całym swoim sercem. Ile swojego serca angażujesz w poszukiwanie prawdy, w poznawanie prawdy, w poznawanie Boga. Chcę również przypomnieć, bo wiele razy to mówiłem, że kiedy w Biblii jest mowa o szukaniu Boga, kiedy sam Bóg mówi, szukajcie mnie, to nie znaczy, że Bóg się bawi z nami w chowanego. I mówi, teraz szukaj mnie, gdzie się schowałem. Słowo szukać w pierwszym znaczeniu oznacza identyfikować miejsce niewiadomego pobytu, prawda? Najczęściej to, czego szukam w moim życiu, to kluczy. Chociaż wiem, że wracając do domu powinienem je kłaść w jedno miejsce, to w najdziwniejszych miejscach one się znajdują. To jest taka słabość. Niektórzy mają takie czy inne. Ale nie wiem, gdzie są. Czy ktoś wie, gdzie są moje klucze?
Nie wiem, gdzie są, szukam. Znalazłem, kończy się szukanie. Jeżeli mówimy o szukaniu Boga, no rozumiem, ktoś, kto nie wie, gdzie Bóg jest, nie znalazł, no to go szukał, ale ktoś, kto go znalazł, skończyło się szukanie. Chyba, że Pan Bóg znów tej nocy gdzieś się schował i mówi, szukaj mnie z poranku. Nie, chcę przypomnieć wam. No tak tłumacze oddają tekst hebrajski, czy też w Nowym Testamencie tekst grecki, ale słowo szukać w naszym języku używane jest również w zupełnie innym znaczeniu. W znaczeniu wybieram. A podam najprostszy przykład. Chcesz kupić sobie nowe buty, wchodzisz do sklepu obuwniczego, pani pyta, czym mogę panu pomóc, a ty mówisz, proszę panią, szukam dla siebie butów. Ot, proszę, jest tutaj ich setki. Szukam, to znaczy wybieram. Ten model, ten rozmiar, ten kolor przymierzam, wybieram, prawda? Młody chłopiec szuka swojej królowej na całe życie. Młoda dziewczyna szuka swojego księcia. Wybiera. Znam ich tylu, którego wybrać. Mamy problem, szukamy rozwiązania. Pytamy przyjaciela, Tomku, mam problem, doradź mi. Prawda? Szukam rozwiązania. Szukaj Boga. To nie znaczy, że Pan Bóg się schował przed tobą, ale wybieraj Boga każdego poranku. Kończ swój dzień z Bogiem. Zaczynaj nowy dzień z Bogiem. Stawiam ci pytanie, siostro, bracie. Z jakimi myślami zasypiasz? Gdy wieczorem położysz się spać, z jakimi myślami zasypiasz? Z jakimi myślami się budzisz? Jakie są pierwsze twoje myśli, gdy otwierasz oczy? Zastanawialiście się nad tym? Najczęściej poddajemy się fali. I tak myślimy bezmyślnie, czyli co tam gdzieś w myślach się stworzy, albo przeżywając jakieś problemy, myślimy o tych problemach, które przeżywamy. Zachęcam, szukajcie Pana wtedy, wybierajcie Pana. Bo szukać Boga to wybierać Go. I wybierać Go trzeba... Wybierać go nie wystarczy raz na całe życie. Wybierać go trzeba każdego dnia, ba, wiele razy w ciągu dnia. Szukajcie Pana całym swoim sercem. Kochajcie Go całym swoim sercem. Bardzo podobna, ale inna relacja, to jest znów lekcja z historii, opisana jest przez Marka. Otwórzmy Ewangelię Marka, rozdział 12. I tam od wersetu 28 czytamy. Przystąpił do Jezusa jeden z uczonych w piśmie, również naukowiec, szacowny człowiek, który słyszał, jak rozmawiali, a wiedząc, że dobrze im Jezus odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Egzamin. I Pan Jezus podszedł do tego egzaminu, tym razem nie stawia pytań temu uczonemu, ale odpowiada na jego pytanie. Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu,
Pan Bóg, nasz Pan jeden jest, będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. I rzekł do niego uczony w piśmie, dobrze nauczycielu powiedziałeś. Popatrzcie, tam Pan Jezus ocenił odpowiedź uczonego w piśmie, ale tutaj uczony w piśmie ocenił odpowiedź Pana Jezusa. Powiedział, dobrze powiedziałeś. Dobrą ocenę wystawił Panu Jezusowi. Dobrze powiedziałeś, że Bóg jest jeden, nie masz innego. I że Jego miłować z całego serca, z całej myśli, z całej siły, a bliźniego jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. A wiecie, ten uczony naprawdę dużo wiedział. Ale popatrzcie, co Jezus teraz odpowiedział. A Jezus, widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu, niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. Niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. Blisko. Wiecie, tak blisko byłem na peronie, że tylko ręką do klamki sięgnąć i otworzyć drzwi, a pociąg odjechał. Ale byłem bliżej, bo za mną jeszcze potem byli inni. Oni byli dalej. Ale wszyscy zostaliśmy na peronie. Niezależnie od tego, jak jesteś blisko Królestwa Bożego. Być blisko, to jeszcze nie być w. To jeszcze nie być w. Można mieć dużą wiedzę, prawidłową wiedzę, a być blisko. 99% być chrześcijaninem. Nie. Albo kochasz Boga całym sercem, Bóg innej służby nie przyjmuje. Boża miłość jest miłością zazdrosną w pozytywnym znaczeniu słowa zazdrość. Bo słowo zazdrość ma swoje pozytywne i negatywne znaczenie. Tak samo jak słowo bać się. Wiecie, my boimy się różnych rzeczy w znaczeniu negatywnym, ale też Biblia mówi, bójcie się Boga i chwałę Mu dajcie. To słowo ma zupełnie, to samo słowo ma zupełnie dwa różne bieguny. Bóg, który pragnie wyłączności. Cały siebie daje i oczekuje od człowieka również czego? Całości z wzajemnością. I taki rodzaj miłości wszczepił w nasze serca, chociaż dzisiaj ludzie zbrukali, zdeptali miłość. Taki rodzaj miłości zaszczepił w serce mężczyzny i kobiety, aby tworząc związek małżeński, różnopłciowy, monogamiczny, kochali siebie miłością niepodzielną. Diabeł dzisiaj to wszystko tak zdeptał, tak zdeprawował, tak zniszczył. I grzech nazywa miłością, a miłość nazywa zacofaniem. Moi drodzy, miłość daje siebie w całości i miłość oczekuje wzajemności w całości. Albo cały, albo wcale. Nie można być 99% chrześcijaninem, nie mówiąc już mniej. A więc, moi drodzy, Te dwie historie dwóch uczonych w piśmie,
Obaj przyszli do Pana Jezusa, żeby Pana Jezusa sprawdzić. Te różne odpowiedzi. Obaj znali prawidłową odpowiedź. Ale i jeden, i drugi usłyszał coś, co go zasmuciło. Moi drodzy, smutek. Jeżeli powiedziałem o smutku, to chcę, żebyśmy otworzyli pierwszy list do Koryntian. Moment. Nie, drugi list do Koryntian, rozdział 7. Przepraszam za tą pomyłkę. Drugi list do Koryntian, rozdział 7. I tam od wersetu 8 w 7 rozdziale apostoł Paweł pisze: bo jeśli nawet listem was zasmuciłem, nie żałuję tego. A jeśli nawet żałowałbym, widzę bowiem, że ów list zasmucił was przynajmniej na chwilę. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu, także w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu. I nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił. Jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście się czystymi. Piękny fragment. Moi drodzy, tu nie chodzi o to, żebyśmy słuchali czegoś, co nam sprawia przyjemność. O, jakim dobrym jesteś chrześcijaninem. Wspaniałym jesteś, wspaniali jesteście, siostry, bracia. Widzę, pod każdym względem, prawda? To też trzeba docenić i zauważyć. Ale jest wiele rzeczy, które wywołują smutek. Rozpoczęliśmy nasze studium dzisiaj świadectwem Jeremiasza, który widząc stan swojego ludu, powiedział: jak mi smutno, jak mi smutno. Ten smutek po Bożemu. Smutno, gdy widzę, że mój lud, że moja rodzina, że moje siostry, moi bracia nie służą Bogu całym swoim sercem. Moi drodzy, to nie chodzi o udział w nabożeństwie w dniu sobotnim. To jest bardzo istotne. Ale moi kochani, to co często mówię, całym sercem, to znaczy twoje codzienne życie w domu, twoje obcowanie z rodziną, twoje obcowanie z dziećmi, z wnukami, z mężem, z żoną, z sąsiadami, z kolegami, koleżankami w pracy. Tam jesteś chrześcijaninem. Na ile procent? Na ile procent? Wczoraj rozmawialiśmy w pewnym domu i podkreślam, bo to jest powszechne. Najbardziej czego nam, ludziom wierzącym, brak, to brak nam cierpliwości. Uskarżamy się, już nie mam cierpliwości. Mówi mąż do żony, żona do męża, rodzice do dzieci, babcia do wnuczków. Nie mam cierpliwości. No i ten brak cierpliwości objawiamy naszymi reakcjami. Kochani, nie ma usprawiedliwienia dla żadnego braku. Dla żadnego braku. Nie otwierając już, tylko przypomnę, że też do pewnego młodzieńca, który przyszedł, aby się upewnić,
czy jest dobrym chrześcijaninem. Po rozmowie Pan Jezus popatrzył na niego, tak jak ja patrzę teraz na Krzyśka, i patrząc mu w oczy powiedział Pan Jezus do tamtego człowieka: jednego ci brakuje. Wiecie, ten brak 1% może zaważyć o wieczności. Jeśli nie kochasz Boga całym sercem, jeśli nie kochasz Boga całą duszą, jeśli nie kochasz Boga całymi myślami, całym umysłem, jeśli nie kochasz Boga całą siłą, to szkoda czasu. To szkoda czasu. Moi drodzy, otwórzmy jeszcze Księgę Psalmów. Księga Psalmów. Najdłuższy psalm, nie muszę podawać cyfry. Najdłuższy psalm. I tam dwa wersety z tego psalmu przeczytamy. Werset drugi. Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień Jego, szukają Go z całego serca. Błogosławieni, którzy stosują się do napomnień Jego. Werset 69. Zuchwali zmyślają przeciwko mnie kłamstwa, lecz ja całym sercem strzegę ustaw Twoich. Piękne świadectwo. To są te słowa wprost powiedziane. Ich nie potrzeba komentować. Nie potrzeba ich tłumaczyć. Trzeba? Myślę, że nie. Spójrzmy jeszcze na Księgę Joela. Księga Joela, rozdział drugi. I werset, rozdział drugi i werset dwunasty. Wszakże jeszcze teraz mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem. W poście, płaczu i narzekaniu. To jest Boży apel do tych, którzy zadowalają się wysokim wskaźnikiem procentowym swojego chrześcijaństwa. Dlatego, że diabeł jest mistrzem w uspokajaniu ludzi i wśród wielu różnych jego oszustw i zwiedzeń, jedno z najbardziej przyjemnych zwiedzeń, ale niebezpiecznych, mówię przyjemnych, bo wiecie, co nam sprawia przyjemność? Co wam sprawia największą przyjemność? No, może wiele rzeczy moglibyśmy wymienić, więc nie zgadując, chcę powiedzieć wam, że jedną z rzeczy, które sprawia nam przyjemność, gdy ktoś nas chwali. Czyż nie? Gdy ktoś nas chwali. Nie? Nie sprawia wam to przyjemności? Nie. Nie. Mamy wyjątek. Więc takim jesteś dobrym chrześcijaninem. Tak dużo wiesz. Wiesz znacznie więcej niż inni. Tak dużo znasz Biblię. Wystarczy ci. Wystarczy ci. No nie przesadzaj. No. Każdy jest upadający. Nie przesadzaj. Nie przesadzaj. Moi drodzy, i tak diabeł usypia ludzi wierzących, chwaląc ich i przekonując ich, że wystarczy im tyle, ile już zdobyli, ile już wiedzą. Słuchaj, nie ucz się na pamięć Pisma Świętego, bo co ci to da? Ani tak się nie nauczysz, nie zapamiętasz. Wiecie, i tak diabeł usypia. I tak diabeł uspokaja.
i wprawia człowieka w stan samozadowolenia, zadowolenia z siebie, jaki ja jestem dobry chrześcijanin. Wiecie, uczeni w piśmie, faryzeusze byli mistrzami w sprawianiu dobrego wrażenia. I ludzie byli pełni podziwu, jakimi oni są dobrymi ludźmi. Na pozór. Dlatego na koniec dzisiejszego rozważania, moi drodzy, chciałbym znów, będąc sobą, zapytać, czy pamiętacie, co było czytane jako tekst wstępny. Jako tekst wstępny. Ojej, to było tak dawno. Dla tych, którzy pamiętają, gratulacje, a dla wszystkich pozostałych proszę, abyśmy otworzyli drugą księgę Kronik. Drugą księgę Kronik, rozdział 31 i tam werset 21. Może 20 i 21, jest to krótkie sprawozdanie, świadectwo o Hiskiaszu, jednym z królów. To znów lekcja z historii. Tak to urządził Hiskiasz w całej Judzie. Czynił on to, co dobre, prawe, sprawiedliwe przed Panem jego Bogiem. W każde dzieło, którego się podjął, czy to w służbie dla świątyni Bożej, czy też prawa i przykazań, aby szukano swego Boga, wkładał całe swoje serce. To też szczęściło mu się. Piękna lekcja z historii. Myślę, że też nie wymaga komentarza. Są to tak proste słowa. W każde dzieło, którego się podjął, wkładał całe swoje serce. Ile ty wkładasz serca w dzieło, którego się podejmujesz? W każde dzieło, które się podjął. Wiecie, w każde dzieło całe serce. Ktoś powiedział, żeby to zilustrować, gdy rodzice mają jedno dziecko, to mu poświęcają całe serce. Ale jak się rodzi drugie dziecko, to tak jednemu dziecku pół serca, drugiemu pół serca, tak? Nie? Mamusie? Nie? A jak już jest trójka dzieci, to jedna trzecia, no bo to serce trzeba podzielić na ilość dzieci. Nie? To tak z zadaniami też by wypadało. Do jednego zadania mogę włożyć całe serce, ale jak mam dwa zadania, to do tego pół i do tego pół. Wtedy mam całe serce, nie? Nie. Nie, to nie tak działa. To nie tak działa. W każde dzieło, którego się podjął, ten człowiek, on był człowiekiem takim samym, z krwi i kości jak my. I to jest zachęta dla nas. A wtedy możemy spokojnie oczekiwać powrotu Pana Jezusa i słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Tesaloniczan z 5 rozdziału niech będą dla nas takim podsumowaniem tych rozważań, które dedykuję każdemu z nas. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5 i werset 23. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci. A cały duch wasz i cała dusza, ja już tutaj ten przymiotnik powtarzam, Paweł tylko raz w liście użył, cały duch, dusza i ciało. Pozwólcie, że dla akcentu podkreślę. Cały duch wasz, cała dusza i całe ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.